Cześć, cześć, cześć! Tutaj wasz ulubiony youtuber z waszej ulubionej strony Bajka TV! Drogie dzieciaczki, mój ostatni film tydzień temu wraz ze Stewartem widzieliśmy strasznie niegrzeczne rzeczy, został zablokowany przez YouTube do 100+18. Po prostu oglądaliśmy tam niecenzuralne, śmieszne filmiki w internecie i... Ja naprawdę, przepraszam, to było nieodpowiedzialne. Dlatego dzisiaj próbujemy nie wyłączyć filmów, które nie są plus 18. Wow, ale panie moderatorze, chciałbym... Które są odpowiednie dla każdego. I no, wszystkie dzisiejsze filmy są dostępne dla was, więc będziemy razem mogli sobie je obejrzeć, to znaczy spróbować obejrzeć. A tak w ogóle, to witam was serdecznie w poniedziałkowym naruciaku. Jeżeli ten odcinek się tobie spodoba, to zostaw subskrypcję na moim kanale, to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałbym dogonić te 2 miliony, póki jeszcze mi kanału nie usuną, zrobię sobie screena, możecie wtedy mi usuwać. No i przypominam, jak działa teraz poniedziałkowy naruciak, to czwartek o 18:00, na początku coś robię, potem odpowiadam na wasze pytania. Teraz pierwszy film. Czy mi się pomyliły platformy? To jednak nie Bajka TV, to Netflix. Czarne lusterko. Okej. Chyba muszę przeczytać definicję tej serii. W ogóle Black Mirror to jest naprawdę bardzo fajny serial i fajnie, że współpracowali z tuberami. Martin Amiel mi się bardzo podobał, aczkolwiek ja mam swoją propozycję generalnie tego serialu i odcinka na niego. Jest to Refatus, ponieważ to jest idealny in-life action sytuacja z tego serialu. Mamy sobie napitą małpkę, która zjada za dużo bananów i dalej się rzuca jej banany. No i cóż, niech skacze, co nie? Bo to jest super. Bo już teraz wyłączam. To już jest, oczywiście, na stronie do miski będzie, ale pan im powie, halo. Chuje jak wali mi. Panie... Refatus Srem do miski 2018. Dziękuję ci, Crockett Shot. Póki małpce się nic nie stanie, to będzie zabawnie. Aczkolwiek to jest naprawdę straszne, co się dzieje teraz w internecie i jaka to jest sensacja wielka dla wszystkich. Jak wiele osób przyklaskuje i rzuca światło na to. Tym co prawda ja, tylko że chciałbym, żeby to miało jakikolwiek wydźwięk, że przestań, nie rzucaj bananków małpce. Jeżeli rzeczywiście potrzebujesz coś takiego oglądać, to oglądaj Górala. Panie. To jest naprawdę zabawny chłopak. Ja mam ubaw za każdym razem po pachy. Na przykład tutaj zbiera grzyby. Bo robi biwakowanie na 100 tysięcy słowów, to... Chłopak wie jak zrobić show, jest bardzo śmieszny. Więc no, naprawdę dajcie spokój Refatusowi, zanim stanie się jakaś tragedia, serio. A propos tragedii, to bardzo śmieszny filmik ostatnio wyszedł do internetu, gdzie pewnie korzycie ryzyka. Tutaj nie będzie żadnej tyrady na religię, nikogo się nie nabijam prócz samej sytuacji. Żeby nie było, że znowu zablokują film, Jezu. No i pan Naruciak ląduje na liście. Zaraz przedstawimy tego młodego człowieka. Dzisiaj mi dał. Jechaliśmy kawałeczek od akademików niedaleko, aleśmy mogli porozmawiać. Maybachem jechaliśmy, prawda? Co? Tak, zgadza się. Maybach to takie auto. To jest auto tego człowieka. Tak? Mhm. Duży. Jaki był duży? 5 metrów, 20 metrów, ja nie wiem ile. Co? Jakie auto ma 5 metrów do 20 metrów? Nie. Nie, ludziu, co ty gadasz? Trwałem podsłucha albo Gazeta Wyborcza już mamy z głowy. Oni są bardzo dobrzy do takiej głoszenia prawdy inaczej, nie? Prawda inaczej. Ej, czy prawda inaczej to wtedy, jak ktoś kłamie? Wydaje mi się, że mogę zadać to pytanie, słuchaj, ponieważ to jest dla każdego, co nie? No, jechaliśmy tutaj Merklinem samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Bezdomnego. Tak. Dwa samochody. Boże, ta mimo. O Jezu. Pokaż to jeszcze raz. Tak. Dwa samochody. Przyjechał bezdomny. No nie da się. Nie da się, nie da się po prostu, no nie da się. Proszę pana, proszę, daj mi pan namiot dla tego bezdomnego. Też chcę mieć 20-metrowe auto. Mam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. O Jezu, zostawił auta i zmarł. Ja mam tutaj jakąś dziwną teorię, ale... Przejdźmy do kolejnego odcinka. Cześć, tutaj Naruciak. O nie, o nie. Lepiej, żebym nie oglądał tego filmu, ponieważ nie daj Boże tutaj też dostanę film z ograniczeniami wiekowymi na podstawie wytycznych dla społeczności. A wiadomka, ja wam pokazuję tylko treści, które możecie oglądać, ponieważ nie daj Boże byście obejrzeli ten film i co by się wam stało. Chcę tylko sprytnie zauważyć, że ten film zrobił w 2 godziny 120 tysięcy wyświetleń, po czym przez tydzień zrobił 80 tysięcy wyświetleń. Więc dziękuję YouTube. Moi widzowie mogą oglądać moje filmy. Teraz dla komedii efekt nie trafił ani razu. Ej, bo ja przystojnie! Dobra, dawaj!
Znaczy, że są po prostu są momenty, w których po prostu muszę pokazać, że hej, patrzcie jak się umiem bawić, patrzcie jak jestem zabawny chłopak, radosny. Poszedłem do Karola i ale było ubaw, ale był śmiech, polecam. Dobra, zobaczmy kolejny. Teraz Naruciak. Oj. Ciumkaj loczki, pierwsza klasa. Ciumkaj loczki. O kurcze. O kurcze. Od dzisiaj w każdym filmie mówię dobry wieczór. Przecież to ja. Bo ja idę spać jak jest ciemno i się budzę jak jest ciemno. A tam jest ojciec wszystkich ludzi. Tam jest Jezus Chrystus w swojej własnej postaci. No ale dobra, to oglądamy, no. Czy tak filmowo? To, że ta dwójka dostała razem karę, jest naprawdę świetne. A co tu robi? Okej, obejrzałem całe. Generalnie to oczekiwałem, że ktoś się po mnie przejdzie jak po autostradzie, ale okazuje się, że Gigi Joker komentuje lepiej parę dokumentów niż ja, więc drugi kolego, zapraszam serdecznie, możesz skomentować za mnie odcinek całkowicie. Bardzo mi się śmiesznie to oglądało, ponieważ generalnie zapomniałeś, że to w ogóle ja tam jestem i komentowałeś, co się dzieje. To było bardzo śmieszne. Szczególnie ten moment, w którym zakochałeś się w nauczycielce i cały czas o niej mówiłeś. Okej. Cała prawda o Dane i Majewski. 806. O, panie, to ja to muszę chyba obejrzeć. Chyba muszę wam to pokazać. Dane i Majewski to taka bardzo popularna para na Snapchacie i Instagramie. Jednak im większa popularność, tym ostrożniejszym trzeba być. Szczególnie, kiedy nie potrafi się złożyć zdania złożonego i trzeba o to prosić. Nieznany numer? Tak? Okej. Ja pana bardzo przepraszam. Nie. Okej. Nie, już przestaję. Ale proszę mi nie dawać. Ja nie mam tyle pieniędzy, ja nie zapłacę 300 tysięcy złotych, naprawdę. Stało się kolejny moment, który można wziąć kogoś na miniaturkę, ponieważ opuścił nową piosenkę. To za każdym razem jest sensacja życia. Czuks zrobił kolejną piosenkę. Nie ma jak na razie dobrej pasy, ale zobaczmy. Może się to zmieniło, może chłopak się rozwija i pomimo młodego wieku będzie spełniał swoje marzenia. Kibicuję. Ja mam tylko taki problem, że ja bym chciał się na tym muzyce znać. W sensie tak słuchać tego, nie? Ja tego mogę powiedzieć, okej, brzmi fajnie, klapki Kubota. Okej. 35 tysięcy łapek w górę, 61 tysięcy łapek w dół. Komentarze dojrzałych chłopców, którzy wiedzą, co to jest prawdziwy content, prawdziwa muzyka. Według mnie to ładnie brzmi. 40 tysięcy razy lepiej niż jego poprzednie rzeczy. Na przykład to z tym, nie jestem raperem, tylko youtuberem, coś tam, co on gadał. Mama mnie zawsze uczyła, żeby nie strzelać do leżącego. Na przykład jak gram w Player Unknown, to nigdy nie strzelam na duo, to jeżeli kogoś zabiję, w sensie dopiero zabijam drugą osobę, wtedy ich zabijam obu. Wiecie na pewno, o czym mówię, wiecie, o co mi chodzi. Więc mimo tego, że gdyby nie ten odcinek, to nigdy bym tego nie obejrzał, bo w sumie nie za bardzo mnie to obchodzi, to mi się to podoba. Dałem łapkę w górę, w sensie cofnąłem po filmie, ale podobało mi się. Tak jest rozbawienie, żeby nie było tak, że ciągle jakieś problemy, że ciągle taka frustracja. To obejrzał jakiegoś śmiesznego mema, takiego przestarzałego, który jakoś tak nie wyleciał do Polski, raczej nikt nie mówił, nigdy nie był zauważony, a mnie strasznie śmieszył. Strasznie śmieszny. Man, look at this dude over here praising God, man. Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, let me holler at you, my man. You heard that new Kurt Franklin? What? You heard that new Kurt Franklin? To jest... Yeah. Reach out, for God shall wipe away. I got you. Every tear from the eye. Nah, go ahead, what do you think? Coś jest pięknego w tym, nie? Ale pewnie nie każdy to zrozumie. Zrobimy to samo, aczkolwiek... No jestem bez spodni, no. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego kawałka odcinka poniedziałkowego Naruciaka. Wraz z próbuj nie wyłączyć, no? I ja tu odpowiadam na pytania, więc... No, siemanko, z tej strony Naruciak, mam nadzieję, że dobre humorki i że podobało wam się to, jak nie byłem śmieszny przez ostatnie chwile, ale spokojnie, są wasze pytania, a one są zawsze zabawne i zawsze po nich brzuszek boli, więc zapraszam, zachęcam. Jakie seriale obecnie polecisz? W sumie to nie mówiłem o Atypical, a obejrzałem to już jeju trochę czasu temu. Naprawdę bardzo fajnie uczący, troszeczkę przekolorowany oczywiście, serial Netflixa. Naprawdę bardzo fajny i fajny do oglądania. Poza tym Dirk Gently ostatnio wyszedł.
wyszedł i o nim już mówiłem w jednym z filmów na Borodziaku. Aczkolwiek chciałem, abyście go zaczęli oglądać, bo anulowali mi go. Niestety trzeciego sezonu raczej nie mam się też spodziewać, ponieważ miał za małą oglądalność. Raczej ostatnia nadzieja jest w oglądalności na Netflixie chyba. Więc serdecznie polecam, byście oglądali mój serial, mój ulubiony. Bo przez to, że nie jest wystarczająco mainstreamowy, to nie chcą go kontynuować. Mimo, że jest za... Kiedy nagrasz śpiewanie z Daruciakiem? Pyta się Weronika. A, Weronika, no powiem ci, że kiedy będę miał znajomych, którzy lubią śpiewać. Ewentualnie skończę na tym, że będę sam śpiewał. Przecież chcą śpiewać. Co jest z wami nie tak, ludzie? To jest tylko zabawa, nie będziecie piosenkarzami. Sorry, nie masz na imię Justin Bieber. Teraz jak już wiesz, że jesteś beztalenciem, to chodź pośpiewamy, pobawimy się. Dubiel versus Stu. Nie wiem, o co ci chodzi. Czy lubisz swoich widzów? Emilia, a tobie jak płaci mama kieszonkowe, to ją lubisz czy nie? Dlaczego Polska jako kraj jest tak niedoceniona poza granicami naszego państwa? Patrycja, ponieważ mamy kompleksy. Obywatele Polski mają kompleksy. To dużo wyjaśnia, co nie? Ale moim skromnym zdaniem jesteśmy doceniani i raczej lubiani. Przynajmniej tak ludzie udają i tak mówią. Grasz w LOLa? Jeśli tak, to jaką rangę miałeś w tym sezonie? Martyna, już 5 lat temu, kiedy postanowiłem nie grać gry całe życie, to już ranga nie była dla mnie ważna, ale w LOLa gram bardzo długo. Od praktycznie początku. I aktualnie w najnowszym sezonie gram tylko i wyłącznie z Dezym na bocie i jestem już w platynie 4. Idzie mi dobrze. Co sądzisz o Dane? Wiktoria, o Dane sądzę tyle, że mam to po prostu w dupie. Ale gdyby nie powiedział o niej, no to bym miał mniej wyświetleń. Więc musiałem wam podpompować trochę endorfiny, no i wziąć to pytanie i o niej powiedzieć. Nie no, żartuję. Według mnie nie ma co wyrabiać takiej czystej opinii na temat tego, co wypływa do internetu, ponieważ jest mnóstwo za kurtyną rzeczy. To się tyczy każdej dramy i każdego konfliktu, które spotykacie w ogóle w internecie i tym, i za granicą. Więc w sumie obieranie stron, ani z takich rzeczy jest dosyć niemądre, ponieważ nigdy nie masz 100%, albo nawet 50% informacji na temat danej sprawy. Wiem tylko, że jeżeli by potwierdziło się to, co mówi się o Dane i Majewskim i jakimi ludźmi są, to naprawdę straszny garbage. Muszę przestać, to jest strasznie żałosne, jak używam angielskich słówek. Straszne śmietnisko. Rodzina jest na całe życie, YouTube albo jakakolwiek sprawa jest przez tak naprawdę chwilę. I potem będzie troszeczkę przypał przy stole, jak się spotkacie na Wigilię i będziecie musieli sobie popatrzeć w oczy. To będzie przypał. Ile znasz się ze Stu? Znam się ze Stu podobnie jak z Blowkiem i z w sumie resztą chłopaków, z którymi mnie widzieliście, czyli ze 4 lata. Zaraz może 5? Nie liczę. Chciałbyś mieć za dziewczynę seksmasterkę? Pozdrawiam. Judyta, czy ty byś chciała mieć laczka za chłopaka? Laczka, czyli kapcia. Czyli kubota z teledysku Czuksa. Martyna się pyta, czy jesteś agresywny? Tylko jak muszę odblokować to gówno swoją buzią. O Jezu, dobra, teraz rzeczywiście uderzyłem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad rzuceniem YouTube? Emilia, chyba nie, w sensie zbyt długo, to było moim takim bardzo mocnym celem, hashtag marzeniem, co? I wydaje mi się, że bardzo doceniam to, gdzie jestem i to, co mam i w którą stronę zmierzam, więc raczej nigdy nie myślałem, żeby rzucić coś, na co według mnie ciężko pracowałem. Monika się pyta, ile walisz na tydzień? No i wydaje mi się, że takim akcentem możemy zakończyć tego podziękowego Druziaka. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka na tej platformie Bajka TV. Mam nadzieję, że nie wyniesiecie żadnych takich złych rzeczy, tylko i wyłącznie dobre, no i możecie pochwalić się mamie ten film i powiedzieć: mamo, spójrz, jaki edukacyjny odcinek Naruciaka. Jak na razie serdecznie pozdrawiam. Dla odważnych zapraszam was do mojego odcinka tydzień temu z podziękiem Naruciaka, ponieważ prawdopodobnie go nie obejrzeliście, jest bardzo duża szansa. No i do zobaczenia w niedzielę przy ciągu za tydzień w kolejnym podziękowym Naruciaku. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia, papa. Miałem strasznie dziwny głos dzisiaj, jestem chyba chory. Halo.